Polska w ostatnich latach przyspiesza inwestycje w obszarze transformacji energetycznej. Jako Polski Fundusz Rozwoju policzyliśmy jednak, że potrzebujemy w kolejnej dekadzie blisko 300 miliardów inwestycji, zarówno jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną, obszar ciepłownictwa, transport, budownictwa, aby wdrożyć wymogi gospodarki niskoemisyjnej. Jako Polski Fundusz Rozwoju chcemy ten proces wspierać. Otworzyliśmy nowej strategii program PFR Green Hub, gdzie chcemy w najbliższych latach co najmniej 4,5 miliarda przeznaczyć na współfinansowanie tych inwestycji. Widzimy tutaj olbrzymią rolę też przed bankami. Banki mogą być istotnym źródłem finansowania tych inwestycji. Zakładamy, że ponad połowa może być finansowania właśnie ze źródeł dłużnych, więc dla banków jest to z jednej strony potencjał rozwoju, z drugiej strony wspieranie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, które są też przez banki finansowane, i konkurencyjności całej gospodarki, a z drugiej strony też taka działalność bardzo pożyteczna społecznie, bo to finansowanie może przysłużyć się temu, że rzeczywiście ta walka chociażby ze smogiem, czy na rzecz niskiej emisji i po prostu zdrowych warunków życia będzie zrealizowana dzięki finansowaniu sektora bankowego.